Cześć, witam was serdecznie. Ja jestem Seba, a to jest kolejny odcinek ze SnowRunnera. W tamtym odcinku ogarnęliśmy sobie tutaj ten tunel. Przy okazji wieżę na drugiej mapie i Ankę. A w tym odcinku mam taki plan bynajmniej. W tamtym odcinku też miałem plan, ale lekko się zmienił. W tym odcinku chciałbym w końcu zrobić ten most i chyba się wybierzemy tutaj po Hammera. Ja tu troszkę poszperałem, znalazłem tego Hammera. Tylko trzeba go tam gdzieś dostarczyć, naprawić i tak dalej. Także myślę, że zaczniemy od tego mostu, później zrobimy tą misję z tym Hammerem. A jeśli by tak jeszcze coś czasu zostało, to może bym skoczył na drugą mapę, wsiadł w tą Ankę i tam troszkę jeszcze pojeździł. Może jakąś wieżę odsłonił, troszkę terenu gdzieś tam, zobaczymy co tam w ogóle jeszcze jest. Dobra. Czyli skoczmy najpierw zrobić ten most. Będziemy mieli w końcu dojazd do miasta. Tutaj ten magazyn. Weźmiemy te belki, weźmiemy te pustaki. Dobrze, chwilka, tylko ja bym sobie musiał tą misję aktywować. Ja bym sobie tą misję musiał aktywować. Most kolejny, tak. Śledzenie start. Dobrze. Dobrze, to lecimy teraz tak do magazynu. Mamy trzy miejsca, no to zapakujemy metalowe belki i pustaki na jeden raz, czyli to będzie szybka akcja. Otworzymy sobie dojazd do miasta. Później wrócimy może po tego Hammera. Mojego gdzieś tam dostarczyć, naprawić i później jeszcze chwilę, tam było do centrum serwisowego naprawić i później gdzieś tam jeszcze go trzeba dowieźć. Pewnie trzeba będzie przejechać na drugi koniec mapy. Dobra, ale to żeby nam było łatwiej. To tutaj most ogarniemy. Bo tutaj w ogóle to mamy po drugiej stronie, niedaleko tunelu, też ten punkt tartaczny. Mamy tam ten magazyn. Także jakieś tam zasoby w nim też są. Jakby było trzeba tutaj gdzieś coś dostarczyć, no to będziemy mieli most zrobiony. Będzie łatwiej przejechać niż tu się pchać przez tą wodę. Dobra, weźmy sobie belki i pustaki. Metalowe belki, tak, nie platforma, na ciężarówkę. Pustaki raz, okej. Dobra, możemy się wrócić na most. Ciągle kusi mnie, żeby kupić sobie tego Ziggsa, bo już mam na tyle gotówki. Jeszcze bym sprzedał jakieś ciężarówki, ale no ten Ziggs to nam myślę, że zbyt ułatwi tutaj jazdę. A
Zastanawiałem się, czy poza tym atomem nie kupować już żadnych ciężarówek, tylko korzystać z tych, co są na mapie. Tak jak wspominałem tam w pierwszym odcinku, że chciałem w ogóle zrobić odcinek, zrobić taką serię z wyłączonym sklepem. Wyłączonym sklepem z ciężarówkami, ale... Ale myślę, że to na razie sobie podaruję. No, mamy 330 tysięcy na Zixa, by wystarczyło bez najmniejszego problemu. No chyba 200 coś tysięcy kosztuje, jeśli się nie mylę. Dobra, to teraz tak, akceptuj. I teraz... Nie. I teraz włączymy sobie... Nieudana podróż to chyba było. Nieudana podróż. Tak, nieudana podróż. Hammer i dostarczyć go trzeba do straż... Do centrum, do straż... Dobra, tu mamy w każdym razie też przyczepę serwisową. To też go od razu naprawimy. Ja go chyba wrzucę na pakę. A i nie włączyłem tej misji, no. No nie włączyłem. Nieudana podróż. Śledzenie start. Okej. To drogę do miasta mamy otwartą. To lećmy teraz po tego... Od tego Hammera, czy tutaj tędy by się nie dało gdzieś jakiegoś z jakimś skrótem? Może by się i dało, może nie, ale ja sobie jednak pojadę drogą. Też mamy jakąś drogę. Ale na serio, nie. Dobrze. Nie wiem, gdzie to prowadzi. Jakbym miał jeszcze może inną ciężarówkę, to bym się może skusił. Musimy się mniej więcej wrócić pod ten tunel. I tutaj w prawo. Gdzieś na dole leży. Znacznik już widać. A nie, tam, dobra. No właśnie, tutaj.
Jeszcze tylko zjadę. Jeszcze tylko zjadę tam. Albo i nie. No nie, tutaj chyba raczej... Raczej chyba nie ma żadnego przejazdu. Aczkolwiek mogę się mylić, ale wątpię. Dobra, ja bym tutaj musiał gdzieś zawrócić, tak? Gdzieś tutaj zawrócić, tutaj bym tyłem może cofnął w tą wnękę. Kamieniach to źle się nawraca na tych kamieniach, ale już prawie trochę jeszcze poprawimy tutaj. Czy ja go tym dźwigiem wciągnę? Dobra, najpierw to bym go może przyciągnął. Ja bym go wolał na pakę dać. Zobaczymy. Włącz kotwicę, daj nam dźwig. Może ten dźwig poradzi. Chociaż tak średnio mi się wydaje. No właśnie. A jakbym go jeszcze troszkę schował? No, całkowicie schowanym. No, dajesz. No chyba nie da rady. Przepraszam, nie ten guzik. Na takim krótkim. Oj. Dawaj. No! I jakoś się udało. Czy my go troszkę możemy obrócić? Raczej nie za bardzo. Ja bym potrzebował, żeby on mi się troszeczkę obrócił. Troszeczkę. Obróć się. O. Już lepiej. Myślę, że to będzie wystarczająco. Przywróć żuraw, zapniemy sobie tego hamera. No i bardzo dobrze, możemy śmigać. Pytanie, czy my tu śmigniemy pod tą górę, czy... Te
kamienie tutaj dobrze nie wróżą. Ale... A, nie ma źle. Jakoś je tutaj minąłem. Ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Dobra, tutaj miniemy. No i powiem wam, że to będzie już mój trzeci Hammer. Będziemy mieli kolejnego skaucika, albo się go sprzeda, albo przerzuci gdzieś na jakąś inną mapę. Prawda, szkoda sprzedawać, bo to tylko jest pół ceny za niego dostaniemy. Zawsze mogę go przerzucić na tą drugą mapę tam, na ten spalony las. Ale tam jest już Anka, to nie wiem czy ma sens. Jest Anka, jest paliwo. A. Jak to mówią, od przybytku głowa nie boli. Awaryjny fundusz zawsze będzie. Naszym nowym mostem przejedziemy. No to jak ja tędy pojadę, to sobie od razu mogę mogę sobie tego atoma zatankować po drodze. A, tak, tutaj to osuwisko jest. Tutaj jest to osuwisko. No, Belka, znikaj. Ale wystaje. O, normalnie po chamsku. A, czekajcie, bo ja sobie tak jadę, a ja nie popatrzałem dokładnie, gdzie my mamy go zrzucić. Aha, dobrze, do centrum naprawczego, czyli u nas pod garażem tam. Znaczy zrzucić, tutaj wam musimy go najpierw dostarczyć, potem go tam naprawimy. Żeby się nie okazało, że jadę nie w tym kierunku, co trzeba, nie?
Piszę, żeby tego hamera naprawić. No jakbyż to było inaczej. Aha, my go tu teraz na razie nie widzimy, dobra. W sumie to ten hammer to wygląda, jakby go jakiś tygrys dopadł. Ale jak to w Polsce, to my go tutaj tu go wyklepiemy, tu pomalujemy, panie, i będzie jak nowy. Aha, tu wam jeszcze nie mówiłem, ale miałem chwilkę, bo przejechałem po mapie troszkę Tatarinem dookoła i przy okazji zgarnąłem jeszcze tego kata, którego tu widzicie, bo znalazłem go na mapie, a też był, nie trzeba było żadnego zadania do niego wykonać, tylko po prostu wystarczyło do niego podjechać i już był nasz. Także też go tutaj sobie ściągnąłem. On był, ten kat stał tutaj, koło z tej strefy uzupełnień. To ja tutaj też będę musiał jeszcze podjechać tym atomem, żeby sobie uzupełnić na dachu części serwisowe, ale to później. Na razie skończmy z tym hammerem. Czy tutaj jak stoi na pace, to nam zaliczy? Zaliczy. Dobra, to teraz podjadę pod plada. Chyba będę musiał się przełączyć na plada. Dobrze, zmieńmy sobie pojazd na plada. O, chyba telefon w biurze dzwoni. Napraw. Materiały, bagażnik, plat, przyczepa serwisowa, hammer. Wszystko. Super. Teraz musimy go jeszcze zatankować, ale to my go zatankujemy chyba z tego plada. Go zatankujemy, albo w razie czego to go zatankuję jeszcze może z atoma, bo atom ma. No, tak. Gdzie my musimy go. Aha, nie, muszę go jeszcze najpierw zatankować. Nie, dobra, zatankuję go z plada jednak. Nie azowa, tylko hammera. Etap ukończony, zamknij. I teraz gdzie musimy my go. O, bliziutko. Bliziutko go tutaj. Dobrze, to nie będzie żadnego problemu, bo nawet blisko stacji to atoma się jeszcze doleje paliwem i będzie super. Zmień pojazd. Atom, tak. Dobra. Wyłączymy sobie ten AWD. Podrzucimy tego hamera.
Tam go to, może go już tam zrzucę i do garażu już nim przyjadę, tak? A zresztą trzeba będzie się zastanowić, będziemy mieli jeszcze chwilkę, to może skoczymy na tą drugą mapę, tą Anką troszkę pojeździmy, poodsłaniamy, co tam jest. Bo Anka nie ma nic na plecach, możemy tylko do niej przyczepę podłączyć z pustą ramą. Bez burt, bez niczego. A garażu z tamtej strony nie ma. No i jesteśmy o jednego Hammera bogatsi. Jadę. Tutaj gdzieś zawrócić. No, myślę, że ta misja z tym Hammerem była w sumie bardzo łatwa, szybka. Przy okazji mamy auto dodatkowe. Co się stanie, jak ja... Jak ja się przeniosę do garażu? Wrzuci mi dwa samochody do garażu? Nie. Przenieść do garażu. Przeniósł mi do garażu. A... Chwila. Jest, Hammer został na zewnątrz. Och, ale spadł wysoka, dobrze, że się nie uszkodził. Dobra, dajmy go... O, ale zmaltretowany! Proszę bardzo, wyklepany, wymalowany. Niemiec płakał, jak sprzedawał. Czy ten Hammer nam tu będzie potrzebny? Mamy Tatarina tutaj, ale tak jak mówiłem, można by... Tylko czy Hammer sobie tutaj poradzi na tych rzekach, na tym? No nie wiem. Bo można budować i silnik, zawieszenie, tak, bo mam... Wszystko mam tam gdzieś zebrane. Opony ma pewnie hammerowskie. Tak, opony ma hammerowskie, standardowe. Nie, ja myślę, że na razie nie ma co pieniędzy marnować. Mamy 332 tysiące. Dobrze, to zostały nam jeszcze 3 stanowiska. Gdzieś na tamtej mapie na górze był chyba silnik do tego. To jak tam Anką byśmy trochę pojeździli, poodsłaniali, to może gdzieś byśmy ten silnik się udało znaleźć. Możemy tam jeszcze chwilę pośmigać. Możemy tutaj jeszcze chwilę pośmigać. Tutaj wjechaliśmy, tutaj mamy jedną bramę, drugą bramę. Tutaj te zadania, ale to potrzebujemy samochód. Wygląda na to, że z wysokim siodłem.
No to tutaj Anką nic nie zrobimy na razie. Trzeba będzie... Plada. Może wziąć plada. Z wysokim siodłem. Naczepa zagłębiana, to ona raczej na pewno jest na wysokie siodło. Brama, magazyn, tutaj mamy. Tutaj też mamy jeszcze porzuconą przyczepę, jakieś zadanie do zrobienia. Co tu jeszcze ciekawego widać? Tutaj też i tutaj chyba też mamy jakąś przyczepkę z tego co widzę. Ale tu jest coś takie same, to może nie być przyczepka, tylko jakiś... A, zobaczymy. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj była ta Anka, tutaj mamy te paliwo. Zagubiony ładunek. To jest to? Nie. Tego mamy jeszcze nieodsłonięte, to nie będziemy wiedzieli dokładnie co to jest. Pomóż miejscowym. Tutaj mamy jeszcze drugą wieżę. Tam jest porzucona przyczepa, zgubiony ładunek. Dobrze, weźmy Ankę, zrobimy tutaj rundkę. Zrobimy rundkę może gdzieś tutaj w kierunku tej drugiej wieży. To tam się tutaj trochę odsłoni. Pamiętam, że tutaj w tym górnym lewym rogu chyba jeszcze były jakieś ciężarówki. Takie jakieś zwykłe, ale były. Tylko, że tam były jakieś zadania do nich do wykonania. No nic, weźmy Ankę. Tutaj może jeszcze chwilkę pojeździmy, poodsłaniamy. Oczywiście w nocy, bo jakby mi się to mogło inaczej trafić. Na wieżę w tamtą stronę. Wspomóż lokal... O, ale tutaj mamy jakąś... Tutaj mamy leżeć jakąś ciężarówkę. No, dobra, bo to my i tak musimy jechać bardziej w tą stronę, bo tutaj mamy tą wieżę. To jest szansa, że gdzieś w tym kierunku. Czyli... Przejedziemy tutaj, tutaj, dookoła. Zobaczymy o co chodzi z tą ciężarówką i pojedziemy dalej. Dobrze. A, Aneczka. Aneczka, snorkel... A, snorkel ma wysoko. To nie będzie problemu. W sumie ona jest praktycznie zatankowana, ale te 3 litry jeszcze jej dolejemy. Oj, 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 no nie, no nie, 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 no. Nie w tą stronę, proszę pana. Co ja to robię? Światełka sobie załączymy. Ciekawe, czy ta w wersji cywilnej ma ten sam silnik, co ta Anka, poprzednia, ta wojskowa. No nie wiem, nie wiem. Sprawdzę sobie to później. Ale wydaje mi się, że chyba ten sam silnik, bo pali mniej więcej tyle samo. Czyli pali ile widzi.
I jak ty trochę nią pojeżdżę, to trzeba będzie może ją zaciągnąć do garażu. Lekko zmodyfikować. Że ona ma jedną wadę, ona dużo pali. Pokaż zadanie. O, my tego Felestara dostaniemy, jak wykonamy to zadanie. Dobra, wyłączmy sobie silnik. Wspomóż lokalnych strażników. Wspomóż lokalnych strażników. Śledzenie start. No, to przecież już niedaleko. No. No niedaleko. Tutaj by się dało zjechać na dół tą drogą, tak jak na magazyn. I tutaj w tym kierunku, tylko tylko na wieżę jest w tamtą stronę. Pytanie tylko, czy to jest jedyna rzecz, którą trzeba zrobić, czy jeszcze coś. No nic, zobaczmy. Najwyżej się tutaj wrócę i dotankuję z tej cysterny. Czy ja go tą Anką tutaj wyciągnę? Ale on ma już przód do transportu kłód. No. No, to może nam się w przyszłości zapewne przydać, tylko że ten, nie wiem, czy ja tu poszaleję tym, chociaż ja tam mam chyba wszystkie. Oh shit! Turlaj się, proszę, turlaj się. O! Cała Anka. Aż mi puls podskoczył. Niestety Anka jest troszkę przewrotna i cóż poradzić. Ciągniemy go. Dobrze by było go jakoś przodem. Tutaj go może wciągniemy. Odepniemy. On nam będzie tutaj stał. Zawrócimy. Całe szczęście, że ta Anka mi się przeturlała na drugą stronę. Bo normalnie... Dobra, dajmy sobie mapę. I tak, musimy lecieć tutaj na dół. Tutaj na dół do magazynu, do tego i do tego. Albo przejedziemy może tutaj przez ten skrót. O, może przejedziemy przez ten skrót jeszcze. 160 litrów. Kawałek przejechałem, a już tyle paliwa poszło, no. Coś mi się wydaje, że ta Anka to tylko tutaj będzie tak podręcznie. Ja teraz tak, czy on ma jakieś... paliwo.
No coś tam ma. Okej. No to lecimy. Teraz nam Aneczka będzie może trochę więcej palić jeszcze. Najwyżej wrócimy do tej cysterny i trzeba by było może tą cysternę gdzieś tu bliżej podstawić. Bliżej jakiejś głównej drogi. Nie wiem, którędy będziemy tu jeździć najczęściej, ale to... Dawaj, 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 dawaj. Nie wiem, w jakim stanie on ma... W jakim stanie jest ten Felestar, no ale dobra. Już poradzisz sobie. No, no, no. Okej. Tutaj jest błoto. Nic, trzeba to troszkę bokiem minąć. Bo ta ciężarówka z tyłu nam też trochę oporu daje. Mimo, że ma silnik włączony, ale nie wiem, jakie ona ma tam opony. Duże prawdopodobieństwo, że autostradowe. Czy my się tędy przedostaniemy? Nie, nie przedostaniemy się. Jeszcze tu z tych kamieni wyjedziemy, to już później będzie tam dalej trochę łatwiej. I z góreczki. Trzeba uważać, bo możemy tutaj gdzieś przywalić w coś na tych kamieniach. Jak mamy przejąć tego Felestara, to też byłoby go dobrze za bardzo nie pouszkadzać, bo będziemy musieli go później naprawić, no. Tutaj już chyba był ten skrót. Tak, tutaj był już ten skrót. Przejechałem atomem, to przejadę pewnie i tym. Teraz uroki jazdy po ciemku. No super skrót. I już jesteśmy na miejscu. Gdzie my go musimy dostarczyć? Gdzieś tam.
pytanie, czy to wystarczy, czy jeszcze coś będziemy musieli teraz zrobić, czy go naprawić. No właśnie. Czy ta przyczepa... My musimy go jeszcze naprawić i zatankować. A w tym celu to ja go podciągnę tutaj pod bramę, przejadę z nim przez bramę i może podjadę sobie do garażu. No. Przy okazji może do Anki bym założył to wysokie siodło, ale tam potrzebuję jeszcze auto z dźwigiem, żeby tą przyczepę załadować z powrotem. To Anka chyba mi się nie nada. Dobrze, no jak już zaczęliśmy, to może ogarnijmy do końca tego Felestara, zaciągniemy go przez tunel, mamy otwarty teraz, cykniemy z nim. A patrzcie, przedtem miał... Aha, no tak, ale przyjechaliśmy tutaj kawałek, dobra. Bo jak przejedziemy przez tunel, to tam już będzie niedaleko do stacji benzynowej w miarę, a choćby nawet to się czymś podjedzie i dotankuje. Co tak ciężko idzie? Przecież masz tam jeszcze troszkę paliwa. A może już nie ma? No ma, 26 litrów. Byle tylko tutaj na drogę główną wyjechać, a tamto już potem sobie poradzę. Tak, i tutaj mamy już tunel. Elegancko. W poprzednim odcinku Aneczka, w tym odcinku Hammer i jeszcze ogarniemy chyba tego Felestara. No. Normalny wysyp. Okej. Okay. Tylko tutaj mi się nie wyświetla mi się, żebym ja tylko nie robił niepotrzebnie drogi. Bo nie mam tutaj śledzenia do tego Felestara. Ale to nie powinno mieć chyba większego znaczenia. Chyba. Czyżbym musiał przyczepę... Czekajcie, ja wyjechałem nie tym tunelem, którym chciałem. Wyjechałem tym drugim tunelem. A dlaczego? Przecież wyjechałem tym tunelem, tak? To powinienem wyjechać... Aha, no tak, zgadza się. Gdybym wyjechał tym tunelem, wyjechałbym na miasto, a tak wyjechałem tutaj z boku. Ach... Okej. To ja muszę jechać tutaj, choćbym nie chciał, bo tutaj mam
cysterny. Bez tej cysterny nigdzie dalej nie dotrę. Okej. To jedźmy tam. Ciężko będzie, bo mamy wyłączony... Dobra, załączę jeszcze silnik w tym drugim na chwilę. Ja tego Felestara tutaj chyba zostawię. Może by Anką wrócić z powrotem na tamtą stronę? Anka dużo pali. Dobrze, mamy go zatankowanego jednego i drugiego i w tym układzie my możemy sobie tutaj wrócić na drogę i przejechać spory kawał do przejechania, żeby się dostać na przejedziemy tędy. Tutaj mamy drogę już opanowaną. Tak. W tą stronę. Tutaj wyjedziemy na główną. Aha, dobra. Czemu ten Felestar mi nie cofa? Włącz. No cofaj, cofaj, gościu. Powinien cofać przecież, ty nie? Dobra, nie będziemy się teraz nad tym zastanawiać. Tędy chyba trzeba zjechać. No jakoś tutaj tędy ostatnio chyba jechałem. Dobra. Anka fajna, ale to jej spalanie to jest po prostu masakra. Tam? Jak Felestar ma snorkel? Czy on mi się tutaj nie zacznie topić? Dobra, tutaj na drugą stronę.
Dobrze, wyłączmy może silnik na razie, aż nie go przeciągnę go przez tą wodę. Okej, już powinno być bezpiecznie. Aha, nie, jeszcze jedna woda, ale to nic. Nie każda woda tu jest taka głęboka, żeby go uszkodzić. Tutaj mamy trochę płycizny. Powoli, powoli. Idziemy tu przejechać. Trochę w tą stronę może. Co on tak wyłapuje mi te uszkodzenia, no? Wyłaź mi z tego błota, bo ciężko idzie. Dawaj, 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 dawaj. Lecimy pod garaż naprawę zrobić. Pytanie tylko, czy na tej mapie... Nie no, chyba zaliczy mi tą naprawę z tamtej mapy. No przecież tutaj nie mogę na tej mapie znaleźć tego zadania z tamtej z mapy. Ale nie wiem, nie pamiętam jak to.
jak to działało. No nie pamiętam, ale zaraz, zaraz sobie przypomnę. Tylko dojadę pod garaż. Do tego Felestara to ja chyba mam i dobry silnik i zawieszenie. Opony by mu się założyło. To może ma założone już w sumie to nakłody. Może by się go dało tu wykorzystać do tych kłód tam. Na pewno będą jakieś misje z kłodami. Muszę się zastanowić, bo w sumie jak mam się męczyć tym Felestarem na siłę, to teoretycznie wolę sobie Plada przestawić na kłody, tego sprzedać. Tego sprzedać i tutaj mieć na ten. Obym tylko nie robił tej drogi na marne. Jak się okaże, że go muszę na tamtej mapie naprawić, bo mi nie zaliczy, to chyba się zdenerwuję, ale jestem dobrej myśli. W miarę zatankowany jestem, chociaż mogłem go też zatankować już od razu. Ale też bez sensu, bo jak na przykład ma zbiorniki paliwa uszkodzone mocno, bo coś to będzie mi gubił paliwo. To marnowanie pieniędzy. Dobra, chwila prawdy. Dobra, tego byśmy wyłączyli. Ale Felek nam chodzi dalej. Chodzi nam dalej. Dobra, to ja go może podepnę. Wyłączę mu ten silnik. Szkoda paliwa. Dobra, przełączymy się na Plada. Napraw. Przyczepa, ANK, Felestar, wszystko. No dobra. I... Aha, ale my się nie przełączymy, bo my tutaj nie mamy się na co przełączyć. No właśnie. No nic, dobra. Zatankujmy może jeszcze, może nam zaliczy te zadanie. Zatankuj. Nie ANK, materiały, Plat, Felestar. No, dobrze. Wszystko się udało, mamy, co prawda kasy nie ma z tego za dużo, ale za to mamy Felestara i Ankę pod garażem, także nie ma źle. Zmień pojazd na Felestara, ten też jest skatowany taki, że masakra. Wjedźmy do garażu.
No, nie ma AWD. Nie ma AWD. Ja mu mogę kupić AWD. Pytanie tylko, czy to mi się opłaca? Czy to mi się opłaca? Bo tak, silnik, no oczywiście silnik jest ten najmocniejszy. Skrzynię biegów możemy mu założyć terenówkę. Tak, skrzynię możemy mu założyć terenówkę. Założenie, zawieszenie, tak, bo wszystko jest z Michigan. Opony, wciągarka, blokada, to on ma koło snorkela. Snorkela mu też możemy dać AWD. Ramę ma założoną. Ma założoną do transportu. Przód transportera kłód ma. No nic. Zrobimy tak. Niech on sobie tutaj stoi. Nawet damy mu... Ile mam tu jeszcze miejsc? Dwa miejsca jeszcze mam. Hamera mamy, Atoma. No dobra. Nie, na razie niech stoi. Na razie niech stoi. Mamy jeszcze Ankę. Palącą jak smok. Co my mamy tu za opony? Do terenówki mamy, czyli mniej więcej tak jak tam. No, ale my jak możemy jej założyć... Te, ale do tych to ja muszę jej podnieść zawieszenie. W silnikach coś mamy? No, mamy silniki. Dalibyśmy jej ten mocniejszy silnik. Czy my możemy na nią założyć? Możemy na nią założyć siodło wysokie. I tylko nie możemy do niej założyć w dźwigu. A bez dźwigu to my tam nie ogarniemy tego. Dobrze, ja sobie przemyślę, co by tutaj z tym wszystkim zrobić. Myślę, że na ten odcinek byłoby to na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli się Wam podobały moje zmagania, zostawcie łapkę w górę. I zapraszam Was oczywiście na następny odcinek. Także żegnam Was. Do zobaczenia.